Cayetany Sotelo Rose w Akacjowa 38, z tej okazji chcieliśmy przypomnieć sobie niektóre z głównych zła, jakie pani Cayetana Sotelo Rose dopuściła się w okolicy. Czy pamiętałeś je wszystkie? Czy zabił Carlotę przez pomyłkę? Carlota poważnie zachorowała? German, który pojechał z Manuelą, wraca do domu, aby jego córka mogła wyzdrowieć, ale Rita odkrywa, że Cayetana w rzeczywistości otruwa małą dziewczynkę, aby jej mąż wrócił. Myśląc, że to lekarstwo ją wyleczy, Carlota wypija prawie całą butelkę trucizny, co powoduje jej śmierć. German, zdyskwalifikowany jako lekarz, przed śmiercią Rita wyznała Germanowi, że Cayetana zabiła Carlotę. Kiedy się o tym dowiaduje, obiecuje żonie, że za wszystko zapłaci. Cayetana wydaje się atakowana i potępia Germana za pobicie jej, które faktycznie zadał jej chusto. W ten sposób kobieta zostaje zdyskwalifikowana ze stanowiska lekarza, odpowiedzialny za śmierć Manueli i Germana. Manuela i German mieli plan, sfingować swoją śmierć i obwinić Cayetanę za ich otrucie, a następnie uciec na Kubę. Ale Cayetana odkrywa, co chcą zrobić, i przy pomocy Urszuli udaje im się naprawdę otruć Manuelę. Młoda kobieta umiera w ramionach Germana, który postanawia popełnić samobójstwo za pomocą kolejnej trucizny. Upokarzaj pokorę, Cayetana odkrywa, że Humility jest narzeczoną Mauro, mężczyzny, który oskarżył ją o morderstwo. Chcąc się na niej zemścić, postanawia poniżyć ją na ulicy, rzucając w nią laską, na której się opierał. Teresa także była jego ofiarą, kiedy odkrywa, kim jest Teresa, postanawia się zemścić. Najpierw zabił Mauro, a potem prawie zmusza ją do poślubienia Fernando. Kiedy jednak Mauro pojawia się ponownie, zaczyna otruwać Teresę, aby młoda kobieta była zdana na jego łaskę i posłuchała wszystkiego, o co ona i Fernando go proszą, a także byli kochankami. Ta trucizna zakończyła życie dziecka, którego się spodziewała, owocu jej miłości do Mauro. Przyczynił się do śmierci Tirso, ale widząc, że Teresy nie da się wykończyć, postanowił wykończyć adoptowanego syna nauczycielki, Tirso, który uczył się w szkole specjalnej dla niewidomych. Udaje się tam, aby porozmawiać z dzieckiem i zostawić mu szklankę wody z trucizną, która kilka dni później zakończy jego życie. Jak ustaliliśmy, to nie ona bezpośrednio podała szklankę dziecku, ale Urszula, ale ona też przyczyniła się do śmierci Tirso. Porwanie Urszuli, to, co początkowo wydawało się idealną pokojówką i kochanką, skończyło się walką dwóch tytanów. Po odkryciu przeszłości Cayetany Urszula chce ją zabić, ale Sotelo Rose po raz kolejny ją wyprzedza i trzyma jej byłą pokojówkę w porwaniu, dopóki nie uzna się jej za zmarłą. Ostatnie zło Cayetany, otoczona i bojąca się więzienia Cayetana jest gotowa zrobić wszystko, co każe jej Urszula, aby się uratować.
dlatego postanawia dźgnąć Teresę, jak prosi Urszula, ale nie może jej zabić.